Tam coś przebunkuje, 50 nawet, że chciałby skakać. No zobaczymy, jak to długo będzie. Peter Plewc, popatrzmy na ten skok. Dwukrotnie najlepszy dzisiaj w seriach próbnych. Teraz pięknie, teraz daleko, teraz w okolice 140 metra. And now Johan Andre Forfang for Norway. Look pretty good off the table, I have to say, and that is magnificent. There's a question for you, and there's a result for you as well. Joachim Hauer, zawodnik Pucharu Świata. W ubiegłym sezonie punktował właśnie Lillehammer, gdzie zajął 22 miejsce. Wysoko, ależ daleko poszybował teraz Joachim Hauer. First World Cup competition in Klingenthal. Oh boy, the front wing return. He then went left and now trying to return to that right leg landing. Has the power and he's got the distance, but he hasn't got the landing. But a winner here last year. A winner! Rekordy Swanden, a teraz już Johan Andre Forfang. Pierwszej serii 127,5 metra. Ex aequo klasyfikowany z De Swandenem po pierwszej kolejce. Będzie daleki, bardzo daleki! Znakomity los! W tym sezonie zwycięstwo w Niżnym Tagile i trzy razy drugie miejsce. Lillehammer, Niżny Tagil i Klingenthal. Teraz potrzebuje 135 metrów. Ależ wysoko, ależ pięknie, ależ wspaniale, jak znakomicie teraz. Dziś po pierwszej serii 6,3 nad Kennethem Gagnesem. Ale jest w wielkiej formie. Wydaje się, że stać go na skok ponad 130-metrowy. Będzie ponad 130-metrowy. Około 140-metrowa. Na így most azért nagyon más a helyzet. És akkor érkezik Heiböck. És egy hatalmasat ugrik. Wyleży na gadę przed Peterem Plewcem, by walczyć z Kennethem Gagnesem. Peter Plewc już w powietrzu. Pięknie! W ten sposób wygrywa. Jest Biaszczak na 130 metrów. Zobaczymy, czy tak jak w Garmisch-Partenkirchen, tak również tutaj Peter Plewc nie pozostawi cienia wątpliwości, kto jest najlepszy! Czekali Słoweńcy na takiego skoczka, który znowu zawojuje świat, który będzie wygrywał konkurs za konkursem, który będzie najlepszy i teraz szybuje Peter Plewc! Wygrywa! Wie geht's Severin Freund? Ja, ich glaub gut. Ich glaube sehr gut. Boah. Der war jetzt dann zu den 150 Meter Punkte zurück. Kraft 1,1 Punkte zurück. Was treibt Peter Preutz? Ja, der treibt schon wieder. Der treibt schon wieder Pump. Boah. Fast aufgestellt danach. Przypraca, ale teraz 240-metrowa odległość, 235 i powyżej wymagana przed Peterem Plewcem. Jest wiatr pod narty. Peter Plewc w znakomitej formie. Teraz proszę zobaczyć, gdzie on wylądował. Jak daleko skoczył Peter Plewc. Czy traci tylko 1,3 punktu do Kennetha Gagnesa. 221 metrów dzisiaj w serii próbnej. Teraz musi skoczyć ponad 230, by walczyć ze Stefanem Kraftem. On jest w stanie wylądować tak daleko, gdzie jest ta zielona linia. I ląduje pięknie, ląduje daleko. Wkrótce potwierdził Peter Plewc, że światowy prwak, tą rekord skakalnicę za prezent w osobie potrzebował. Przejękać fantastycznie, brawo, brawo Peter Plewc. Normalerweise. Ja, 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 ja. Die hat er. Boah, die hat er. Weiter. Super. Nur einmal weiter, also das war Hochachtung, souverän. Die Norweger. W jednym z konkursów Lillehammer, lider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, niepokonany w 2016 roku. Peter Plewc będzie liderem! Musi być liderem! To w niesamowitej formie! Peter Plewc, der Mann im gelben Trikot. Schnappte sich auch den Sieg in Japan. Ja, der schaut schon wieder sehr gut aus. Der schaut wunderbar aus. Unglaublicher Sprung. Was ist denn das, ja? And now Domen Plewc for the current leaders. 126 meters, the first effort, and Domen
goes long again for the Norwegian team. And that is absolute 16 meters to find. This would need to be something close to the Hill record. I'm not sure that Ganganes can deliver that. I can't even see him. None of us can see him. Fog. And the humidity virtually unreal to give Slovenia their first team World Cup success of the season. And that's good. Prospers 236 in the first flight. Does he harmonize again? Really sweetly off the table here. And he's outdone Kasai. Dann umschalten. Da fahren wir wieder in Kursa, ist er zaubert. 9 Weltcup-Siege heuer schon. Weltmeistertitel im Skifliegen. Oh, ja, ja, ja. Wahnsinn. Von Einsprung auf Nordern. 48 erskoczył. I to będzie też bardzo daleki skok. Ohoho! No. Peterem Plewcem. Zdecydowanie w jego zasięgu. On może skoczyć tutaj bardzo daleko. Popatrzmy, finałowy skok Petera Plewca. Ależ pięknie w powietrzu. I najdalej! Najdalej! Zu der guten Weite aus dem ersten Durchgang jetzt auch noch eine noch bessere Landung. Oh, Sprung ist wieder gut. Da hoch, da hebt ab, hebt ab, super. Und jetzt ja, die Landung. Also da. Ah, der war fair. Ja puoli metriä. Ja nyt sitten Norja ja Daniel André Tande jo liitelee ilmoissa. Ja pitkälle tulee myös Tande. Tämä on pisin hyppy. Ja Luke 13 mit Aufwind bei Tande. Sind gute Vorzeichen. Schau, der springt ja gut. Schau, wie der da ausmarschiert. Boah. Boah. Er müsste 137 Meter entspringen, um in Führung zu gehen. Sein. War ein guter Sprung und auch ein weiter Sprung. Für die Führung wird es aber nicht reichen. Zwei zweite Plätze hätte er schon. Beide heuer. Schau, und wirkt schon dahin. Wow. Und wow. Wie der den Telemark reinsetzt. Bei dieser Weite. Będzie w stanie wykorzystać te dobre warunki. Były mistrz świata w lotach narciarskich. Robert Kraniec. Ależ niespokojny ten jego lot, ale bardzo, 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 bardzo daleki. Sezonu, aby dać Słoweńcom zwycięstwo w dzisiejszym konkursie drużynowym. Będzie o to walczył, nie ulega wątpliwości. Będzie walczył fenomenalnie, znakomicie, rewelacyjnie. Ale... serii, w której skoczył 226 metrów. Teraz będzie dużo dalej. Bardzo daleko. O, wyżej. Daydreams are killing.